Anna i Michał byli małżeństwem od 15 lat. Ich historia zaczęła się na studiach, gdzie poznali się przypadkiem na korytarzu uniwersyteckiego budynku. Od tamtej chwili byli nierozłączni. Z biegiem czasu ich miłość rosła, a więź, która ich łączyła, stawała się coraz silniejsza. Mimo różnic w charakterach i zainteresowaniach, potrafili się uzupełniać i wzajemnie się inspirować. Po ślubie zamieszkali w przytulnym domu na przedmieściach miasta. Był to ich wspólny azyl, miejsce, gdzie mogli być sobą i cieszyć się spokojem i harmonią. Anna prowadziła własną małą księgarnię, która była jej pasją od zawsze. Uwielbiała otaczać się książkami i dzielić swoją miłością do literatury z innymi. Michał natomiast pracował jako inżynier w miejscowej firmie. Choć jego praca była wymagająca, zawsze znajdował czas, aby być obecny w życiu rodzinnym. Wraz z upływem lat Anna i Michał stali się rodzicami dwójki wspaniałych dzieci. Ich córka Kasia i syn Piotrek byli dla nich największym skarbem. Wychowywali je z miłością i troską, stawiając na wartości rodzinne i ucząc szacunku dla drugiego człowieka. Ich życie było pełne radości, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Spędzali wspólnie wiele czasu, podróżowali, odkrywali nowe miejsca i pasje. Byli dla siebie wsparciem w trudnych chwilach, dzieląc się swoimi marzeniami, obawami i radościami. Dla ich przyjaciół byli wzorem udanego małżeństwa, symbolem prawdziwej miłości i zaufania. Ich relacja budziła podziw i zazdrość, ale Anna i Michał byli skromni i niezmiennie oddani sobie nawzajem. Jednakże, jak to często bywa w życiu, los potrafi niespodziewanie zmienić bieg wydarzeń. To, co wydawało się niezniszczalne, może nagle zostać wystawione na próbę. Czy miłość Anna i Michała przetrwa najtrudniejsze chwile? Czy ich więź okaże się silniejsza od wszelkich przeciwności? Odpowiedzi na te pytania dopiero miały nadejść. To był zwykły dzień jak wiele innych. Słońce grzało nad miastem, a ulice tętniły życiem. Michał, po ciężkim dniu w pracy, wsiadł do swojego samochodu i ruszył w drogę powrotną do domu. Był zmęczony, ale pełen optymizmu, myśląc już o spotkaniu z Anną i dziećmi, o wspólnej kolacji i wieczornej rodzinnej rędce. Jednak los miał dla niego inne plany. Kiedy Michał jechał ulicą, nagle zauważył, że samochód przed nim gwałtownie zatrzymuje się. Zbyt późno zareagował, próbując uniknąć kolizji. Słychać było trzask metalu, odgłos rozbicia szyb i huk uderzenia. Samochód Michała obrócił się na bok i zatrzymał się dopiero po uderzeniu w barierki drogowe. Gdy Anna otrzymała telefon ze szpitala, serce zamarło jej na chwilę. Strach i niepokój ogarnęły ją, gdy usłyszała, że Michał miał poważny wypadek samochodowy. Szybko zebrała się w sobie i pożegnała z dziećmi, obiecując im, że wszystko będzie dobrze, choć sama nie była pewna, czy potrafi zachować opanowanie w obliczu takiej tragedii. Na miejscu w szpitalu czekała na wieści z oddziału ratunkowego. Z każdą chwilą czekała, coraz bardziej zdenerwowana. W końcu lekarz wyszedł do niej z poważną miną i przekazał jej diagnozę. Michał przeżył, ale miał kilka złamań i wstrząs mózgu. Będzie musiał pozostać w szpitalu przez kilka dni pod obserwacją lekarzy. Te słowa były dla Anny jak cios. Mimo że wiedziała, że Michał żyje, to widmo złamanych kości i wstrząsu mózgu wzbudzało w niej lęk i niepokój. Przytuliła się do lekarza, szukając wsparcia i siły, aby przetrwać najbliższe dni. Gdy weszła do pokoju Michała, zobaczyła go leżącego na łóżku, opatrzonego i osłabionego. Serce zadrżało jej na widok jego cierpienia. Usiadła przy jego łóżku, trzymając go za rękę i obiecując, że będzie przy nim przez cały ten czas, nieustannie modląc się o jego szybkie wyzdrowienie. Dni w szpitalu stawały się dla Anny rutyną, ale każda chwila spędzona przy łóżku Michała była dla niej niezwykle cenna. Codziennie przychodziła do szpitala, gotowa poświęcić cały swój czas, aby być przy swoim mężu. Wiedziała, że to teraz on potrzebuje jej wsparcia i miłości bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy tylko wchodziła do pokoju Michała, na jej twarzy pojawiał się delikatny uśmiech, próbujący ukryć lęk i niepokój. Siadała przy łóżku męża i chwila po chwili zagłębiała się w rozmowy, starając się rozśmieszać go, jak tylko potrafiła. Opowiadała mu anegdoty z pracy, śmieszne historie z życia codziennego i wspomnienia z ich wspólnych podróży. Chciała, aby zapomniał chociaż na chwilę o bólu i cierpieniu, które musiał znosić. Często sięgała po książki, które przynosiła ze sobą do szpitala.
Wspólnie czytali ulubione powieści, dyskutowali o bohaterach i rozważali zakończenia. To była chwila oddechu od rzeczywistości, czas spędzony w magicznym świecie literatury, gdzie wszystko było możliwe. Ale nie tylko rozmowy i czytanie wypełniały ich dni w szpitalu. Anna starała się także, aby Michał nie czuł się samotny i zaniedbany. Organizowała mu wizyty przyjaciół, którzy przychodzili go odwiedzać, przynosząc kwiaty, życzenia zdrowia i uśmiech na twarzach. Była wdzięczna za każdego, kto chciał podzielić się z nimi chwilą radości i nadziei. Codziennie, zanim odchodziła, klękała przy łóżku Michała i modliła się za jego zdrowie. Wierzyła, że Bóg wysłucha jej próśb i sprawi, że jej mąż wróci do domu zdrowy i szczęśliwy. Ta modlitwa była dla niej jak balsam na duszę, dający jej siłę i nadzieję na lepsze jutro. Dni w szpitalu przemijały powoli, ale każdy dzień był dla Anny drogocenny. Pomimo trudności i wyzwań, z jakimi się zetknęła, nigdy nie straciła wiary ani nadziei. Wiedziała, że miłość, która ich łączy, jest silniejsza od wszystkich przeciwności losu i była gotowa walczyć o nią do samego końca. Pewnego dnia, kiedy Anna przekraczała próg szpitala, zauważyła coś, co sprawiło, że zamarła w miejscu. Obok łóżka Michała stała młoda kobieta trzymająca za rękę małe dziecko. Jej serce zabiło mocniej, a z przerażeniem spojrzała na tę scenę. Nie znała tej kobiety, a obecność jej przy łóżku Michała wywołała w niej lawinę myśli i emocji. Zdezorientowana i zaniepokojona, postanowiła zbliżyć się niepostrzeżenie, starając się podjąć decyzję, co zrobić w tej niecodziennej sytuacji. Czy to byłaby przypadkowa odwiedzająca go znajoma, czy może coś więcej? Jej myśli krążyły wokół tych pytań, gdy zbliżyła się do pokoju Michała. W milczeniu obserwowała, jak kobieta rozmawiała cicho z Michałem, trzymając przy tym ufnie dziecko. Ich gesty i spojrzenia sugerowały pewien rodzaj bliskości, który sprawiał, że Anna poczuła się jeszcze bardziej zaniepokojona. Co się stało z jej mężem podczas tych dni, kiedy była zatopiona w troskach i trosce o jego zdrowie? Zdecydowała się nie wchodzić od razu do pokoju, lecz podążyła w stronę sąsiedniej sali. Tam, schowana za rogiem, mogła podsłuchać ich rozmowę, która mogła rzucić światło na tę tajemniczą sytuację. Kiedy Anna podsłuchiwała rozmowę między Michałem a tajemniczą kobietą, uczucia w niej wzbierały jak fala. Słyszała desperację w głosie kobiety, jej prośby o pieniądze na dziecko, której Michał nie spełniał od czasu wypadku. Ta prawda była jak cios w serce Anny, burząc jej dotychczasowy spokój i wywołując w niej burzę emocji. Gdy słuchała dalszych słów Michała, próbującego uspokoić kobietę i obiecać jej wsparcie finansowe, poczuła, jak gniew miesza się z rozpaczą w jej sercu. Jak mogło dojść do tego, że Michał ukrywał przed nią istotną relację z tą kobietą i ich wspólne dziecko? Jak długo to kłamstwo trwało? Wszystkie te pytania pojawiały się w jej umyśle, gnębiąc ją i sprawiając, że czuła się oszukana i zdradzona. Prawda wypłynęła na światło dzienne, raniąc Anię bardziej niż cokolwiek innego. To, co myślała, że jest stabilnym fundamentem ich małżeństwa, rozsypało się w jednej chwili. Pojęcie o Michałowej wierności i uczciwości zostało zachwiane. To była kochanka Michała, a dziecko, które trzymała w ramionach, było ich wspólnym owocem. Ta świadomość przenikała przez Anię, wypełniając ją nieopisanym bólem i zrozumieniem, że wszystko, w co wierzyła, okazało się kłamstwem. Gdy konfrontowała się z tą bolesną prawdą, musiała zdecydować, co dalej. Czy zostać z Michała i zaakceptować tę sytuację, czy też odejść i zacząć nowe życie bez niego? Te decyzje wstrząsnęły jej fundamentami, ale Anna musiała być silna i odważna, aby podjąć kroki, które będą dla niej najlepsze. Gdy prawda o romansie Michała wreszcie dotarła do Anny, poczuła, jakby całe jej dotychczasowe życie runęło na ziemię. Uderzyło to w nią jak tsunami, burząc jej dotychczasowy świat i burząc fundamenty jej zaufania do męża. Wszystkie wspomnienia, które dotąd miała z Michałem, teraz wydawały się fałszywe, jakby zbudowane na kłamstwach i oszustwach. Gniew, smutek, rozczarowanie, to wszystko mieszało się w jej wnętrzu, tworząc burzę emocji, której nie była w stanie opanować. Usłyszenie prawdy od Michała bezpośrednio, wprost w jej serce, było jak cios nożem. Z trudem powstrzymując łzy, odsunęła się od drzwi pokoju Michała i spojrzała na nie z przerażeniem i załamaniem. Kiedy w końcu przekroczyła próg, Michał od razu wyczuł napięcie w powietrzu. Nie musiała nic mówić, jego spojrzenie wiedziało, że wie. Anna poczuła, jak w niej rośnie fala gniewu i bólu, aż w końcu pękła.
Wykrzyknęła do niego w twarz, oskarżając go o zdradę i kłamstwa, obwiniając za zniszczenie ich małżeństwa i zaufania. Michał stał tam, patrząc na nią z szokiem i żalem w oczach. Nie mógł nic powiedzieć, wiedział, że zrobił największy błąd swojego życia, stracił to, co było dla niego najważniejsze. Ale było już za późno na żal i przeprosiny. W ciszy patrzył, jak Anna odchodzi z bólem i rozpaczą, czując, jak jego świat rozpada się na kawałki. Anna wyszła ze szpitala, a każdy krok był jak cios w serce. Jej umysł był zamknięty w labiryncie myśli, a serce tkwiło w ciężarze bólu i zdrady. Była ogarnięta chaosem emocji, nie wiedząc, co przyniesie przyszłość, ale wiedząc, że musi zacząć go zmierzyć. Z każdym krokiem po betonowym chodniku jej świat stawał się coraz bardziej niewyraźny, a przyszłość niepewna. Po opuszczeniu szpitala Anna stanęła przed nową, przerażającą rzeczywistością. Miała przed sobą niezwykle trudną walkę, która sprawiała, że każdy dzień był jak walka na odkrytym polu bitwy. Musiała zmierzyć się z bólem zdrady i rozpadu swojego małżeństwa, co było jak bolesny cios w serce. Jednak nawet w najciemniejszych chwilach wiedziała, że musi być silna dla swoich dzieci, że to oni potrzebują jej teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Świadomość, że musi być mocna dla swoich dzieci, stała się dla Anny jak płomień, który utrzymywał ją w ruchu. Choć wewnątrz czuła się zniszczona i rozbita, nie pozwoliła, by ból całkowicie ją pochłonął. Musiała znaleźć w sobie siłę, aby stawić czoła nowym wyzwaniom i zacząć odbudowywać swoje życie od nowa. Z każdym dniem Anna powoli kroczyła drogą samoodkrycia i uzdrawiania. Przeżywała całą gamę emocji, od gniewu i żalu po smutek i rozpacz. Ale w miarę jak czas upływał, zaczęła zauważać, że siła, która tkwiła w niej od zawsze, zaczynała się przebijać przez mroki jej serca. Było to jak delikatne światełko w ciemnościach, które dawało jej nadzieję na lepsze jutro. Anna walczyła z początkami, szukając sposobów na poradzenie sobie z bólem i rozpaczą. Czasami było to poprzez rozmowy z bliskimi przyjaciółmi, którzy służyli jej wsparciem i otuchą. Innym razem szukała ukojenia w medytacji i modlitwie, próbując znaleźć wewnętrzny spokój i równowagę. Niektóre dni były ciężkie, pełne chwil zwątpienia i zmartwień, ale Anna nigdy nie traciła nadziei. Wiedziała, że musi być silna dla swoich dzieci, dla nich samych i dla swojego własnego dobra. Tak więc każdy dzień przynosił ze sobą nowe wyzwania i nowe możliwości. Anna stawiała czoła swoim demonom, z determinacją i godnością, wiedząc, że ta walka będzie trudna, ale nie niemożliwa do wygrania. I choć przyszłość była niepewna, w głębi serca wierzyła, że zdoła odbudować swoje życie i znaleźć szczęście ponownie, mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. W ciężkich chwilach, gdy Anna czuła się osamotniona i zraniona, mogła zawsze liczyć na wsparcie swojej rodziny i przyjaciół. Ci bliscy ludzie stali się dla niej skałą, na której mogła oprzeć się w najtrudniejszych momentach. Ich obecność i wsparcie dawały jej siłę i nadzieję na lepsze jutro. Rodzina Anny była z nią na każdym kroku, gotowa podać jej pomocną dłoń w potrzebie. Jej rodzice, którzy zawsze byli dla niej oparciem i wsparciem, teraz stali się jej filarem siły, dając jej nie tylko emocjonalne wsparcie, ale także praktyczną pomoc w codziennych obowiązkach i troskach. Ich miłość i wsparcie były dla Anny bezcenne, pomagając jej przetrwać najtrudniejsze chwile i wierzyć, że wszystko będzie dobrze. Przyjaciele Anny także stanęli u jej boku, gotowi służyć jej pomocą i wsparciem w każdej chwili. Ich obecność przynosiła jej ukojenie i poczucie, że nie jest sama w swoim cierpieniu. Wspólne rozmowy, spotkania i gesty życzliwości sprawiały, że Anna czuła się kochana i doceniana, co dodawało jej sił w dążeniu do przodu. Ale to nie tylko rodzina i przyjaciele byli dla Anny źródłem wsparcia. Jej dzieci, Kasia i Piotrek, stali się dla niej najważniejszymi motywatorami i inspiracją do działania. W ich oczach widziała nadzieję na lepsze jutro, siłę, aby stawić czoła trudnościom i miłość, która dawała jej motywację do walki. Codziennie obserwując ich uśmiechy i wzrastającą determinację, Anna czuła się pobudzona do działania. Wiedziała, że musi być silna dla swoich dzieci, że to oni potrzebują jej teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ich miłość i wsparcie były dla niej jak balsam na duszę, dający jej siłę i nadzieję na lepsze jutro. Dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół i dzieci Anna czuła, że nie jest sama w swoim bólu i cierpieniu. To właśnie ta miłość i wsparcie pomogły jej przetrwać najtrudniejsze chwile i znaleźć siłę, aby rozpocząć nowe życie po załamaniu. Stopniowo, choć nie bez trudu,
Anna zaczęła wznosić się z upadku i odbudowywać swoje życie na nowo. Znalezienie sensu i radości w codziennych zajęciach było dla niej wyzwaniem, ale też szansą na nowe początki i lepsze jutro. Musiała zmierzyć się z trudnościami i pokonać ból zdrady, ale w głębi serca wiedziała, że ma przed sobą całą przyszłość, którą mogła kształtować według własnych potrzeb i pragnień. Praca w jej ukochanej księgarni stała się dla Anny nie tylko źródłem dochodu, ale także miejscem, gdzie mogła znaleźć ukojenie i spokój. Działając w otoczeniu książek i literatury, czuła się jak w swoim naturalnym środowisku, odnajdując w nich źródło inspiracji i mądrości. Każdy dzień spędzony za ladą księgarni przynosił jej nowe wyzwania i możliwości rozwoju, co dawało jej poczucie spełnienia i satysfakcji. Ale nie tylko praca zapewniała Ani nowe początki. Spędzając czas z dziećmi, Kasią i Piotrkiem, odkrywała piękno prostych, codziennych chwil. Ich uśmiechy, radość i beztroska sprawiały, że zapominała o bólu przeszłości i skupiała się na teraźniejszości. Z każdym dniem ich relacje stawały się silniejsze, a więzi rodzinne wzmacniały się, dając Ani poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Wspólnie odkrywali nowe miejsca, pasje i zainteresowania, tworząc wspomnienia, które na zawsze pozostaną w ich sercach. Kiedy patrzyła na swoje dzieci, widziała w nich nadzieję na przyszłość, która dawała jej siłę i motywację do dalszego działania. Była dumna z ich rozwoju i sukcesów, wiedząc, że to właśnie dla nich warto walczyć każdego dnia. Nowe początki były dla Anny jak światełko na końcu tunelu, obiecując lepsze jutro po burzliwym okresie załamania. Choć wciąż miała przed sobą wiele wyzwań i przeszkód do pokonania, wiedziała, że ma siłę i determinację, aby sprostać każdemu z nich. Z każdym kolejnym dniem czuła, że odbudowuje swoje życie krok po kroku, tworząc nowe wspomnienia i przyszłość, która była pełna nadziei i radości. Po długim okresie emocjonalnych burz i zmagań Anna w końcu podjęła decyzję, która wydawała się nieunikniona, spotkanie się z Michałem, jej byłym mężem. Choć nie było to łatwe, wiedziała, że jest to konieczne dla ich przyszłości, szczególnie dla dobra ich dzieci. Po tylu bolesnych wydarzeniach oboje zrozumieli, że muszą pogodzić się z przeszłością i skupić na swoim życiu. Spotkanie to było dla Anny pełne mieszanych emocji, lęku, niepewności, ale również nadziei na lepsze rozwiązanie. Wiedziała, że musi porozmawiać z Michałem, żeby móc zamknąć ten rozdział swojego życia i ruszyć naprzód. Choć miłość między nimi zgasła, wciąż pozostał między nimi szacunek i troska o dobro dzieci, co było dla Anny priorytetem. Gdy spotkali się po raz pierwszy od czasu rozstania, atmosfera była napięta. Oboje mieli trudności z nawiązaniem rozmowy, a w powietrzu unosił się ciężar niewypowiedzianych słów i niespełnionych oczekiwań. Ale w miarę jak rozmowa toczyła się dalej, zaczęli otwierać się na siebie, dzielić swoimi uczuciami i refleksjami na temat przeszłości. Anna i Michał mówili o bólu, który ich dzielił, o tęsknocie za tym, co kiedyś mieli, ale stracili. Rozmawiali również o nadziejach na przyszłość, o nowych możliwościach, które mogą pojawić się w ich życiu. W miarę jak rozmowa trwała, zaczęli dostrzegać, że mimo wszystko mają wiele wspólnego, nie tylko w kontekście rodzicielskim, ale również jako dawna para. Po wielu godzinach rozmów, łzach i gestach pojednania, Anna i Michał doszli do pewnego rodzaju porozumienia. Zrozumieli, że choć ich drogi osobiste już się rozeszły, nadal będą razem wspierać się w roli rodziców. Przyjęli do wiadomości, że muszą dać sobie nawzajem przestrzeń i szacunek, aby mogli odbudować swoje życie osobiste. Kiedy spotkanie dobiegło końca, Anna i Michał pożegnali się z mieszanką uczuć, smutku, ale również ulgi i nadziei na przyszłość. Choć wciąż miały przed sobą wiele wyzwań do pokonania, wiedzieli, że mogą na siebie liczyć w dążeniu do wspólnego dobra, a to dawało im pewną pociechę i siłę, aby spojrzeć w przyszłość z ufnością. Anna zaczęła odczuwać wewnętrzny spokój i optymizm, gdy spojrzała w przyszłość. Choć przeszłość obfitowała w trudności i ból, to teraz zdawała sobie sprawę, że życie może zaskoczyć nas nieoczekiwanymi zwrotami akcji, ale to od nas zależy, jak na nie reagujemy. Postanowiła podążać ścieżką pozytywnego podejścia, gotowa na wszystkie wyzwania, jakie przynosi przyszłość. Zrozumiała, że każdy dzień jest nową szansą na rozpoczęcie czegoś nowego, na przezwyciężenie przeszłości i budowanie lepszej przyszłości. Decyzja o akceptacji zmiany i otwarcie się na nowe możliwości sprawiła, że Anna czuła się jak ptak, który odzyskał wolność po długim okresie uwięzienia. Była gotowa na nowe wyzwania i przygody, gotowa do podjęcia kolejnego kroku w swoim życiu. Patrząc w przyszłość, Anna zobaczyła przed sobą wiele możliwości i perspektyw.
Wiedziała, że może kształtować swoje życie według własnych potrzeb i pragnień, bez ograniczeń i barier. Była gotowa na podjęcie ryzyka, na stawianie czoła nowym wyzwaniom i na rozwijanie się jako osoba. Decyzja o byciu silną i niezależną dawała Ani pewność siebie i determinację do działania. Wiedziała, że może polegać na sobie i swoich zdolnościach, że ma w sobie siłę i moc, aby zmierzyć się z każdą trudnością i osiągnąć sukces. To poczucie pewności siebie sprawiało, że Anna czuła się gotowa na podjęcie wszelkich możliwych wyzwań, jakie mogły pojawić się na jej drodze. Niezależność i determinacja stały się dla Anny mottem życiowym, które kierowało jej kroki w przód. Była gotowa na wszystko, co przynosi przyszłość, z otwartym umysłem i sercem, gotowa na każdy kolejny dzień pełen nadziei, radości i spełnienia. I choć droga przed nią nadal była niepewna, wiedziała, że ma w sobie wszystko, czego potrzebuje, aby osiągnąć swoje cele i marzenia. Mimo że Anna przeszła przez ciemne chwile i bolesne doświadczenia, odnalazła w sobie nową nadzieję. Z każdym kolejnym dniem, który przynosił nowe wyzwania i możliwości, czuła, że w jej sercu rodzi się coś pięknego i niezłomnego, nowa nadzieja na lepsze jutro. Zrozumiała, że życie to nie tylko walka z przeciwnościami losu, ale także szukanie piękna i radości w codziennych chwilach. Teraz potrafiła doceniać proste rzeczy, które kiedyś uchodziły jej niezauważone. Były to chwile spędzone z dziećmi, ciepłe rozmowy z przyjaciółmi, czy nawet chwile samotności, w których mogła wsłuchać się w szum drzew i odnaleźć spokój. Z nadzieją w sercu Anna patrzyła w przyszłość. Wiedziała, że każdy nowy dzień przynosi ze sobą nowe możliwości i szanse na zmianę. Była gotowa na wszystko, co niesie ze sobą kolejny dzień, mając wiarę w to, że nawet w najciemniejszych chwilach można odnaleźć promyk światła i nadzieję. Ta nowa perspektywa życia sprawiała, że Anna czuła się silna i nieustraszona, gotowa stawić czoła przyszłym wyzwaniom z uśmiechem na twarzy. Teraz wiedziała, że ma w sobie siłę, aby przetrwać każdy sztorm i pokonać każdą przeszkodę, która mogłaby się pojawić na jej drodze. Z każdym kolejnym dniem Anna rozwijała się jako osoba, czerpiąc siłę z własnej determinacji i wiary w siebie. Nie bała się już przyszłości, bo wiedziała, że ma w sobie wszystko, co potrzebne, aby osiągnąć swoje cele i spełnić swoje marzenia. I choć droga przed nią nadal była niepewna, patrzyła w przyszłość z ufnością i optymizmem, gotowa na wszystko, co przyniesie nowy dzień.